Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie widzów TVP ze studia kanału sportowego i zapraszam na mecz dnia, który oczywiście dzisiaj poświęcamy spotkaniu Albanii z Polską. Jak żeby inaczej, skoro sam Kamil Glik mówi, że to jest spotkanie tak 8-9 w skali do 10 ważności. Paulo Sousa mówi, że koniecznie trzeba je wygrać, a Albańczycy mówią, że będą grali tak jak w finale. Oto moi goście, trener LKA Dobi, witam bardzo serdecznie. Witam. Były reprezentant Albanii, były trener m.in. Widzewa Łódź, oczekujący cały czas na pracę w naszej ekstraklasie, bądź w pierwszej lidze. Polecamy. Oraz Tomasz Lipiński, komentator Kanał Plus, dziennikarz piłki nożnej. Powiedzcie panowie, czy w ogóle jesteście zdumieni, no, w jakich okolicznościach jest ten mecz, że ten mecz będzie decydował, może jeszcze nie o awansie, ale jeśli Polska przegra, właściwie ten awans ma z głowy, może zapomnieć nawet o barażach, że właśnie spotkanie Albanii z Polską będzie miało taką decydującą wagę. Szczerze, na początku nie bym myślał, sam jestem Albańczykiem, nie bym myślał, że przyjedziemy na taki punkt, który, ale zawsze wierzyłem delikatnie, że zawsze powtórzałem, kiedy dwóch bije, i naprawdę trzeba przyznać, że nikt nie traktował Albanii aż tak poważnie jak teraz. Od dwa tygodnie albo tydzień, który po wygranie z Węgrami w Albanii, teraz Węgrzy w Budapeszcie, to wszyscy mówią, o kurde, jeden pomyliliśmy, że traktowaliśmy Albanię jakby w drugim planu, to wróciliśmy uwagę więcej na Węgry. Ale nie zapomnijmy, że Albania eliminowała Węgry i z tego walkę. Także i powiem, ja sam z takim pochodzeniem albańskim, ale mieszkanie o Polskę już długo, długo czasu, uważam, że Albania naprawdę jest do przodu. Z czym? Że mówi, że ten szacunek se nie narzuca, ale zdobywa. Właśnie ona zdobywała ten szacunek. I myślę, że ona ma tę przewagę, że już jest na plusie. Ona jest na plusie. To, co wszystko teraz zdarzy, to jest tylko nagroda. Nie to, że nie szanowałem Albanii, bo na pewno szanowałem, ale no, trudno, żeby, pewnie byłbym nieszczery w tym momencie, gdybym powiedział, że po tak dobrym euro, niespodziewanie dobrym euro dla Węgrów, nie widziałem w nich najgroźniejszego rywala teraz na jesieni i faworyta w tym meczu z Albanią. Na pewno wydawało mi się, że Węgrzy no przynajmniej 3 punkty zdobędą w tym meczu i to postawi ich w dużo, dużo lepszej sytuacji, przynajmniej w jakiejś takiej, że będzie trójmecz do końca tych eliminacji, a nie dwumecz, który sprowadzi się do jednego meczu, czyli teraz właśnie w Tiranie. Zatem jest to dla mnie niespodzianka. Bardzo się cieszę, że jesteś w studiu, ja bo z racji w ogóle wiedzy twojej o piłce nożnej, ale jesteś też ekspertem od Serie A. A zobacz, że Albania jest nazywana Małą Italią z racji tego, ilu zawodników występuje w Serie A. Pomyślałem sobie, może skoro reprezentanci Serie A zostali mistrzami Europy, Włosi, to Mała Italia, to nie jest przypadek. Właśnie chciałem was o ten fenomen Albanii zapytać, zanim o tym, jak Polska będzie z nią grała, jak Albania. Jak właśnie ten fenomen wyjaśnić? Bo to jest już rekord punktów w historii wszystkich eliminacji. Nawet awansując do Euro 2016, do Mistrzostw Europy we Francji, Albania zdobyła 14 punktów, teraz już ma 15 i będzie miała więcej. Nie mówię o meczu z Polską, tylko jeszcze tam przed nią jest mecz z Andorą, tak? Ale myślisz, już z Anglią. Właśnie. Myślisz, Tomek, że to jest, że główną rolę odgrywają właśnie stranieri, czyli zawodnicy. Nie, no to, że stranieri to na pewno, to na pewno, bo tam z Ligi Albańskiej to chyba nie ma nikogo, tak? Podstawowej jedenastce albo w takie, no powiedzmy, zapchaj dziury. Jednak najlepsi zawodnicy grają w ligach zagranicznych, czy to tureckiej, czy włoskiej, czy jeszcze, czy w angielskiej nawet, przecież ten zawodnik, który dwukrotnie rozłożył na łopatki Węgrów. No to, co mnie najbardziej zaskakuje w Albanii, o tym już też z trenerem rozmawialiśmy, to młodość. I to widać, że to jest zupełnie inny sposób myślenia, nastawienia, szkolenia. Natomiast jeśli chodzi o całą federację, to widać, że to jest to drużyna, która nie zadowoliła się takim jednym wybrykiem, czyli tym awansem na Mistrzostwa 2016, kiedy może z takiego punktu medialnego najbardziej żyliśmy pierwszym meczem i szaka kontra szaka, tak? Czyli brat przeciwko bratu, kiedy tam wystąpi, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii Mistrzostw Europy i być może długo się nie powtórzy. No ale od tam
tamtego czasu wyrośli naprawdę fajni piłkarze, młodzi, 21, 22, 23 lata, grający we Włoszech, spora z nich część, na pewno ten sznyt włoski jest zauważalny poprzez też kolejnych selekcjonerów, ale nie tylko we Włoszech. A propos tych selekcjonerów, jak pan, panie trenerze, uważa, ile w tym zasługi Gianniego Di Biasi, który był też przymierzany do reprezentacji Polski w swoim czasie przez Zbigniewa Bońka właśnie po sukcesie z Albanią. I to, że on tylu zawodników wyszukał w Europie i ponamawiał do gry dla Albanii właśnie. Właśnie, to ja pamiętam dobrze, my o ten czas robiliśmy licencję UEFA Pro. Mhm. I zawsze ta okres licencji Pro, kiedy robiliśmy w Albanii, mi jak klasa, tak, byliśmy cały czas blisko reprezentacji Albanii. Dlaczego? Bo była przerwa zawsze u reprezentacji Albanii. I obserwowałem często cały ten tydzień, jak oni przygotują tego. Powiem, tu jest dużo zasługa, oczywiście Gianni Di Biasi. Jest zasługa, że wszyscy te skahuty, które trzeba poszukać. Tak jak przypomniało to, że jeżeli zobaczymy o tych zawodnicy, które teraz dzisiejszy jest, to są wszyscy albo urodzeni za granicę, albo wyjowani za granicę. Albo z młodym wieku pojechali bardzo wcześniej u tego. To trzeba ty właśnie poszukać, trzeba tam znaleźć, trzeba nie przekonać. Wezmę Armando Broja. Tak, Armando ten, Broja, który strzelił gola Węgrom w Budapeszcie. Bardzo ważny, dał 6 punktów. To było blisko reprezentacji U21 Anglii. Mhm. I on zrezygnował z reprezentacji Anglii, żeby przyjechał do Albanii. To jest ogromna praca. To chodzi o tego właśnie troje patriotyzm. Nie. Wszyscy dzisiaj patrzy tylko w stronę sportową, że Polska, czy Albania, Polska dzisiaj kto wygra tego. Nie, ja patrzę w drugą stronę, społeczną. Taki mały kraj, 3 miliony. Dzień dzisiejszy jest w stanie stawiać wyzwanie polskie, prawie 40 milionów. I z takim szacunek zdobywa, to jest przykład za wszystkie te młode pokolenia, te dzieci, te mały kraj, te biedny kraj w Europie, żeby dać nadzieję, że te marzenie może spełniać, ale od ciebie zależy. I tylko ty jesteś tego, jak możemy powiedzieć, są dwa życie nieuniknione, urodzenie i śmierć, ale między A i B to zależy od nas. To znaczy, tym Broja, i inni zawodnicy, które są Hisa i Kumbula, nie wiem, Jim City, to jest taki jakby nadzieja za tym młody pokoleń, za tym młody, za ten cały ten naród, nie tylko sportowo, cały naród, żeby wychodził od tego, powiem, problemy, które mają społeczne w Albanii. Ja myślę, że gdybyś wszedł do szatni przed meczem dzisiejszym, to ta mowa motywacyjna byłaby znakomita. Ja tak widzę tego. To tak, ja rozmawiałem już z prezesem, że my jesteśmy dumni, co wy, nie tylko sportowo, ale to za Albanię prawie teraz mówimy wszyscy. Jak to, jeżeli zobaczyliśmy mimikę, wiem, tak, dobrze? Tak, tak. Kiedy Buksa, Adam Buksa dostał informację, że Albania wygrała, co? Wygrała Albania? Nie widziałem. To był już zaskoczony. Ja uważał, że już drugie miejsce już jest Polska, że Albania z Węgry na pewno albo tak. Remis, albo przegra. I był zaskoczony. I wszyscy tego. I sposób, jak Albania gra u Polsce, ja sam byłem pod wrażeniem. Wrażenie, że bardzo odważna. Chce grać w piłkę, a ja mówię, nie możesz grać przeciw Polsce, tak to znaczy. Wiemy. I o, tu mamy właśnie statystykę z tego spotkania. Wynik absolutnie nie odzwierciedla, jeśli się chcemy cofnąć z tego spotkania. Jak to widzisz, Tomek? No niesamowite to było rzeczywiście. Tylko, że oczywiście... No... My musimy też patrzeć od strony optymistycznej, skoro grając w takim stylu, taki mecz z Albanią, popełniając tyle błędów, powodując, że Berisha właściwie nie miał okazji do interwencji, co widzimy w tej przedostatniej, drugiej od dołu statystyce. I wygraliśmy 4-1, no to jeśli zagramy na takim poziomie zadowalającym, jeśli ci nasi liderzy rzeczywiście będą znów liderami, tak jak był Lewandowski w tym pierwszym meczu, który nas przeciągnął właściwie do tego zwycięstwa, jeśli też będą stałe fragmenty, no bo bez wątpienia ten pierwszy gol, byśmy tak
patrzyli na ten mecz tylko przez pryzmat goli, no to tam wszystko się zgadzało, bo te gole były piękne naprawdę Polaków. Był jeden stały fragment gry, świetnie wypracowany. Drugi taki przedłużony rzut rożny i też efektowna główka. Trzeci rajd Lewandowskiego, czyli akcja godna piłkarza światowej klasy. No i strzał Linettego, czyli gole tak, no gra była słaba, ale... Widzieliśmy na statystyki. No, 12 i miała Albania, tak, 6 Polska. 4 celne, 4 bramki. Albania miała tylko jakby jeden tam celny i jeden bram. To, co mnie zaskoczyło, to kultura gry Albanii. Bo tak jak sobie wyobrażałem Albanię na początku tych eliminacji, to myślałem sobie, o, defensywa. To będzie klucz. I Albanii strzelić gola będzie trudno. A jednak tutaj jakby te dwa moje stereotypy o Albanii runęły w gruzach. No bo tej świetnej defensywie, wtedy jeszcze z Jim City nawet w składzie, potrafiliśmy strzelić 4 gole. Natomiast znów Albania zaskoczyła mnie tą grą do przodu, takim polotem, rozmachem, swobodą, tego czego u nas nie było, a tam było. Zabrakło trochę szczęścia w postaci też rzutu karnego niepodyktowanego, co do tego wszyscy się zgodzimy na czele z Kamilem Glikiem. Mamy informację, że tylko Dania i Chorwacja, zachowały więcej czystych kąt od Albanii, co też ten wynik dodatkowo nasz czyni niesamowitym. Ponieważ Tomek wspomniał Jim City'ego. Jak to jest duża strata dla defensywy, dla organizacji gry? Uważam, to jest tak, duża. Jak my byśmy stracili Kamila Glika na przykład? Nawet więcej. Nawet też więcej? Taka jest prawda. Dzień dzisiejszy Jim City, jeżeli zobaczy, ma na jaki klub gra i gra regularnie, Atalanta, klub, który od 2 lata grał Champions League regularnie i niedawno bił na czwartfinale, eliminował Paris Saint-Germain, który na końcu udało na final, to jest tak jakby szef tego obrony, taki filar. To jest zawodnik, który na co dzień gra z takim Serie A, z najlepszym napastnikiem, który do tej pory, ja widziałem jeden mecz Inter-Atalanta, on potrafił Lukaku fizycznie stawiać czoło. I uważam, że to będzie dużo strata za Albanię dzień dzisiejszy. Ja też myślę, że przy Jim City po prostu ci mniej doświadczeni zawodnicy o mniej głośnych nazwiskach też czują się lepiej. Ich tak. Wartość się podnosi. Takiego Kumbuli, czy Ismailiego, czy tego, który właśnie zastąpił Weseli. Tak? Weseli wraca po kontuzję. Oni też inaczej grają przy Jim City. No on jest tym prawdziwym liderem. No ja nie chcę tutaj używać wielkich słów, no ale to tak jakby no, wyrwać nie Kamila Glika, tylko Lewandowskiego to, niemalże. To jest taki lider cichutki, który wykonuje pracę po prostu na boisku. To nie jest człowiek, który tam nie wiadomo co krzyczy. On wykonuje pracę, on lider jest na boisku. Rozumiem, taki trenerski. Mówimy sposób, jego mowa ciała, jego interwencje, jego zaufanie, to wszystko da więcej spokój obrony niż... I co jest ważne, że to jest chyba jedyny zawodnik z tej takiej naprawdę dobrej defensywy, która wydawała się dobra i myślę, że nadal jest albańska, która w tym sezonie ligowym nie ma żadnych problemów z grą w podstawowym składzie. Inni mają, inni grają niewiele minut i też ciekaw jestem, jak to się dla Albanii ułoży. Jeśli wielu zawodników, którzy dziś wystąpią w podstawowym składzie, wielu, myślę tutaj o 4-5, czyli tak mniej więcej te 40-50%, mają do rozegrania w krótkim odstępie czasu 2 naprawdę intensywne mecze, nie mając w nogach takiego normalnego rytmu meczowego, no bo tam mamy, mówię o Ismailim, Kumbuli, no Ismaili może nie, ale Kumbula, ten Weseli, jeszcze by się ze 2 zawodników znalazło, którzy, no, głównie Manaj chociażby, którzy grają naprawdę, naprawdę niewiele w tym sezonie. I czy oni fizycznie dają radę, czy oni pojadą na tym entuzjazmie, na tej takiej świeżości, czy to wystarczy? A propos tego entuzjazmu, bo zaglądam na nasz czat, tam na przykład Arminiusz Mazowszanin o słowach pana trenera o przemowie mówi: lepsza przemowa niż w Braveheart. Rzeczywiście. I pytają ludzie na czacie o tą atmosferę, jak będzie. Stadion nie jest duży, jest przepiękny, muszę powiedzieć. Jest jak architektoniczne dzieło sztuki. A był trener na tym stadionie? Wiem. Tak? Ostatnio pojechałem oglądać mecz ligowy Superligi Albańskiej. Mhm. Czy ta atmosfera rzeczywiście i ta motywacja, że za chwilę może być pierwszy historyczny awans na mundial, no baraże. Czy to może ponieść Albanię? Czy powinniśmy się, Polska się tego właśnie obawiać? Mogę zdradzić jedną rzecz, że na mecz z Polską, po wygranej już z Węgry, było prawie pytanie, 200 tysięcy ludzi pytali o 200 tysięcy, tak? 200. Na stadion przyjmuje 22 tysiące. Tak.
już były przedane, ale pytanie później było, prezes federacji powiedział, że nigdy nie uważaliśmy, że taki stadion dla nas był wystarczony 22. Teraz musimy myśleć poważnie, budować większy stadion, ale jednak podnieśliśmy sobie poprzeczkę. Nie tylko piłkarskie, sportowe, ale zachęcanie ludzi do piłki. Dlaczego powiedziałem wcześniej o tego? Bo piłka jest jedyny sport, jedyna nadzieja, które można ten kraj tak naprawdę, oprócz turizm i tak dalej, wiemy, że Albania, ale żeby podnieść trochę na taki poziom, żeby u Europy... Tak, dowartościować. Dowartościować, tak. Żeby tak troszeczkę ta życie by było, standard życia lepiej i tak dalej, socjalność. A czy te 22 tysiące ludzi, którzy wejdą jest na ten... Jest już wszystko przedane. Tak, tak, ale czy oni potrafią stworzyć taką atmosferę, jak było 50? Dzień dzisiejszy, tak? Będę gorąco. Nie jak 50, ale nawet na 100 tysięcy. Oni znają, myślę, są świadomo więcej, jaki ten mecz ma po prostu... Ciężar wart tego meczu i myślę, że niestety będę mógł oglądać bardzo fajny mecz. Oczywiście na początku będę Shire, wiadomo, dwa trenery, które się znają między nimi i Paulo Sousa, przede wszystkim on jest Portugalczyk, ale całe szkoły swoje trenerskie zrobione jest w Włoszech i cała mentalność, filozofia jest taka włoska. Dlatego znają i myślę, że to będzie troszeczkę taki mecz Shire na początku. Mały błąd komy, ale uważam, że jeżeli chodzi o atmosferę, to będę naprawdę, tego gwarantuję, że będę super atmosfera. Tu widzowie się też dopytują o to, po pierwsze Edi pisze, że akurat jeśli chodzi o Ligę Albańską, to pewnie nikt nie rozlicza trenera Eduardo Rey, że nie bywa na meczach Ligi Albańskiej. My mamy trochę pretensje do Paulo Sousy. On bywa często i przyjdzie, ale on też u sztabu ma też Albańczycy, nie tylko Włoch swoje, ale ma Albańczycy, byli zawodnicy jak Edwin Bulgu czy Amdi Stali, które obserwują. Powiem szczerze, wszyscy najlepsi zawodnicy, którzy grają Superligę Albańską, to już są za granicę, tak? Starają w lepszym sposób kariery i tak dalej, ale Rea wykonuje też dobre robotę, jest blisko cały czas wszystkie reprezentacje młodzieżowe, tam dyrektor techniczny też jest Włoch, to wszystko to jest od prawie od 20 lat, kiedy prezesem został Armand Duka, oto wszyscy trenerzy byli Włoch. I był jeden raz Hans Peter Briegel na początku, który taki Niemiec i tak dalej. I ta kultura... Zwłoszczony też troszkę Briegel. Tak, włoszczony, on też karierę włożył. I jeżeli zobaczymy, cała ta grupa, 25 zawodników, które jest taka reprezentacja, 9 jest Serie A i Serie A. 8 jest Serie A i 1 De Marco jest Serie B. To znaczy zobacz, co tu... Taka filozofia, ale musimy przyznać, że w wojnie nie jest więcej ta filozofia Catenaccio, że obrona, oczywiście, ale on jest teraz troszeczkę dodatkowy, trochę sól, pieprz, trochę i to większe. Mnie trochę zaskoczyło. Tak, jak Roberto Mancini, troszeczkę zaczyna, chce troszeczkę Reje właśnie, jak miałem takiego trenera tej starej daty. Nie tylko on ma, dodajmy, on 76 lat. 76 skończył, tak, po meczu od razu była impreza fajna, wrócili bardzo późno i on mówił, nie interesuje, trzeba wisić o Polsce. Bo powiedz Tomek, tego znasz Serie A, właśnie można o nim mówić wręcz jako o włoskim trenerze, bo on chyba 4 awanse z tego, co czytałem. Tak, z Serie B do Serie A. Z Napoli między innymi wprowadził. Ale Cagliari. No, Napoli to był ten taki trudny okres, kiedy Napoli miał potężne problemy finansowe. Tam zostało karnie zdegradowane do czwartej ligi i tak krok po kroku zaczęło się odbudowywać. Też za sprawą Eduardo Rey. No, to jest na pewno trener bardzo szanowany. No ale o którym mówiło się... super człowiek, jeżeli miał okazję, ma karizmę, jest bardzo otwarty, słucha wszyscy, pomimo swoim ogromnym doświadczeniem, on nie jest tak, że mówi, że zna wszystko, on ciąg dalej mówi, że rozwija, potrzebuje nowej formy, ale jest bardzo konsekwentny u swojej filozofii, od tego gdyby, gdyby tak nie było, to już by pewnie dawno nie pracował, bo miałby z czego żyć na emeryturze, a nadal widać, że chce. Ale to mnie zaskoczyło najbardziej, myślę, w kwestii, tak porównując dwóch trenerów, że Gianni De Biasi w takim stereotypowym włoskim myśleniu był bardziej
Włochem, tak, niż Eduardo Reja, a tutaj jednak ta różnica wieku między nimi jest i to pokazuje, że ten Reja nadąża za trendami, że on tę Albanię otworzył, rozwinął jej skrzydła. To nie jest tylko ta defensywa, na której się koncentrowaliśmy pewnie przed i ja najbardziej, no to już powiem w liczbie pojedynczej, przed eliminacjami, ale teraz patrzymy właśnie na tych zawodników ofensywnych, na ofensywnych pomocników, na napastników, którzy też się zmieniają. Dzisiaj nie będzie ważnej postaci, ale ma kto ją zastąpić. Ale trzeba przyznać, że Albania ostatni mecz, co dostało 4 bramki, to był z mistrz świata Francja 2019. Mm-hmm. To już tak po mistrzostwie świata. I dla Albanii, za wszyscy ci eksperci, za ludzi, to było trochę szokier. Nie byliśmy przyzwyczajeni na takie stracenie 4 bramki przeciw Polsce. Z Polską, no tak. I tu powiem, trzeba przyznać, że to była Polska dużo szczęście i skuteczność 2-1, jakby bił na promocję, nie wiem, przedana, rzucić jedno kamień i dwa ptaki już zabił. Także powiem o tak, że, ale pomimo tego nie możemy odebrać zasługi, ja nie lubię, jestem trenerem, możemy jak kibic rozmawiać, ale jeżeli idziemy o troje bardzo obiektywne i bardzo profesjonalne, on to 4 bramki trzeba umieć. To nie jest tak sobie szczęście, mówię 4 bramki, ale 4 bramki, jedna szczęście, druga szczęście, ale trzecia, czwarta, to jest zasługa, że Polska potrafiła, pomimo takich, powiem, nie super mecz granie, ale potrafiła Albanii. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że te bramki naprawdę były wypracowane. To nie były przypadkowe gole. Przede wszystkim stały fragment pierwszy był wypracowany i troje, co było bardzo kluczowe, uważam ja jak trener, to była ta druga bramka Adam Buksy. Do przerwy. I to wszystko. I między innymi to, co nie funkcjonowało w reprezentacji Polski w tym pierwszym meczu, to środek pola, którego no nie można powiedzieć, że wygraliśmy. Teraz chcemy go wygrać. Stąd spekulujemy, że jeśli chodzi o skład, to polski skład w stosunku do tego pierwszego meczu się zmieni o tyle, że w środku Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder i przed nimi Piotr Zieliński. Myślicie, że to... O, tak tutaj sobie wytypowaliśmy. Ja nie jestem pewien do końca. Myślę, że może tak wyjść Paulo Sousa. Ja bym się zastanawiał nad Przemysławem Frankowskim z lewej, tutaj... a Bartkiem Bereszyńskim na prawej na wahadłach. Tak, tak. I niżej Dawidowicz, te wyjściowe 11, też można taką opcję, czyli Dawidowicz, Glik, Bednarek. No tak, myślę, że są takie dwa duże znaki zapytania. Czyli... Ale środek, Krychowiak, Moder, Zieliński. To tak. Ma być odpowiedź na to, jak bardzo dominowali w środku pola Albańczycy w tym pierwszym meczu i czy myślicie, że to może funkcjonować? No, oczywiście, że może. Oczywiście Piotr Zieliński, nadal na niego czekamy, że w takim ważnym meczu prestiżowym, w którym jest duża stawka, zagra na takim odpowiednim poziomie. W pierwszym spotkaniu, przypomnijmy, zabrakło go z powodu kontuzji, jakiej nabawił się w pierwszej kolejce. Gra inaczej na pewno niż w poprzednim sezonie. Myślę tutaj o Napoli, bo tak jak Gattuso dawał mu mnóstwo swobody, był taką dziesiątką, gdzie mógł czerpać z gry tylko i wyłącznie przyjemność. Tak teraz u Spallettiego najpierw trochę czasu zabrało mu dojście znów do formy, do zdrowia przede wszystkim, a zresztą w tym Napoli wszystko funkcjonowało, bo wiemy, jak stoi w tabeli. I gra trochę niżej, czyli nie jest taką dziesiątką. Nie ma tyle swobody w tej taktyce Spallettiego, ale to jest na tyle uniwersalny zawodnik, a tylko modlilibyśmy się, żeby wreszcie przerzucił w 95% to, co na co dzień gra w klubie, na reprezentację, gdziekolwiek będzie ustawiony. A propos Piotra Zielińskiego, Iglitare, czyli najsłynniejszy chyba albański piłkarz. Nie wiem, czy tak jest traktowany właśnie w Albanii. Dobry znajomy trenera dobiegał, bo wiem, że graliście przeciwko sobie. Graliśmy przeciw sobie już jak juniory u czasu w Albanii, u czasu trochę komuny i tak dalej, ale też Iglitare możemy pokazać, że to jest przykład zawodnika pracowitego, profesjonalizm, bardzo poważny i odważny jednocześnie. I kariera sam mówił sam siebie i ten rolę, które ma dzisiejszej Lazio, ma dzięki właśnie tego swojej determinacji, dzięki tego angażowania, dzięki tego profesjonalizmu jak dyrektor Lazio i wykonuje naprawdę super i kawałek roboty. Ale trzeba było naprawdę dużo dobrej, patriotycznej woli, żeby powiedzieć, że Albańczycy grają w lepszych klubach niż Polacy. To mnie zaskoczyło, bo dzisiaj w przeglądzie sportowym pojawiła się... Ja tego chciałem mówić, ale już mi przezdziłeś. Tak. Ale to nie znaczy w lepszym, ale ja czasami jak trener mówię, czy grasz, albo jesz obiad. Mm-hmm. Możesz być u Barcelony i tam jesz obiad, ale czy
grasz. Czy grasz. Czyli Manaj, tak? Bo nie tylko Manaj. Manaj jest naprawdę wszedł, jeżeli był brany trzy raz na ten... na Primera División z Barceloną, to też dla niego je było naprawdę. To też jest doświadczenie, to też jest dobry przykład, że poszedł na taki poziom. Dzień dzisiejszy jest specja. To znaczy i miał. To znaczy trochę tego Barcelona kosztowało. To trzeba na tym pracować i naprawdę chcesz stać teraz specję, czy chcesz wracać znowu, od wszystko zależy. Nie, oczywiście. Tak jak powiem, wezmę przykład Broje. Broje ma wszystko, ma jakby autostrad przed sobą do kariery swoje, żeby być dobry, nie dobry, bardzo, bardzo dobry i uważam, że ma ogromny potencjał i wróg numer jeden może być ta sam sobie. Ja kiedy tak patrzę na tych właśnie albańskich napastników tak na przestrzeni lat, to mam wrażenie, że z pokolenia na pokolenie są to te podobne parametry fizyczne, ale ulepszone wersje, bo tak zaczynając od Iglitare, później Bogdani. Mamy Bogdani i później można jeszcze tak podrzucić pod to Armando Sadiku, czy też Edgara Czaniego, którego znamy z polskiej ligi. No i teraz właśnie ten Broja. Czyli wszyscy tak 1,90 lub 1,90+. Zaczęliśmy od tego Iglitare, który był taką wieżą, takim murem, a ten Broja, no to nie dość, że warunki fizyczne, to jeszcze rozmach, dobre wyszkolenie techniczne. I rzeczywiście to też pokazuje na przykładzie tych napastników. Można pokazać też, jak rozwija się ten albański futbol. On jest połączeniem Iglitare i Bogdani, ten Armando Broja. Tak, tak. Takie połączenie. Co to znaczy Iglitare, fizyczne warunki, dobre ustawienie, wszystko piłkę głową. Ale Bogdani bardzo dużo prostopad, szybkość, motoryka i tak dalej. I Broja wszystko. A Broja ma jeszcze coś. Koordynacja, swoim warunki, które ma. 1,91 m. Ale Bednarek go zna. Ale imię Armando jest tutaj nieprzypadkowe, tak? To musi być jakaś piłkarska rodzina. Wiadomo, świeci pamięci, tak? W Albanii dużo jest nazwisko i zawsze nie mówi o Maradona, tylko mówi o zawsze Diego Armando Maradona. I ten Armando zawsze dał taki... Tak. Taki coś sobie, tak jakby brzmiało. Taka magia. Tak jak nie mówi tego, jak ta torta z tym, jak to nazywa? U nas truskawka albo wisienka. Truskawka, i tak. Ale wracając do Iglitare, ja chciałem inny cytat, bo mówiliśmy o Piotrze Zielińskim. Ty mnie zaskoczył, bo trochę tu pobrzmiewa jak Jerzy Brzęczek. Zieliński to świetny pomocnik, który może grać absolutnie na najwyższym poziomie. On sam nie wie, jak jest dobry. To prosty chłopak, nie ma większych ambicji, aby wejść na najwyższy poziom. Jak to się zmieni, będzie jednym z najlepszych pomocników świata. Czy trochę tu pobrzmiewa jak Jerzy Brzęczek, który mówił, powiedział, że jak się raz obudzi i coś mu się przestawi, to wejdzie właśnie na najwyższy to nie jest, poziom. No, to nie jest przypadek, że Jerzy Brzęczek i Iglitare, ja słyszałem też Mario Cesari i treneri Gennaro Gattuso. Wszyscy mówi mniej więcej identycznie, że ma ogromny potencjał. To znaczy, powiedzmy szczerze, fali, że masz Ferrari w garażu, a kiedy pyta ktoś, ale gdzie jest? Dlaczego nie wjedziesz? A nie umiem jeździć. Nie rozumiem, o co chodzi? Ale Zieliński jest naprawdę, uważam, po świętej pamięci Kazimira Dejna, to jest drugi zawodnik, który jest taki wirtuoza, taki nazywany kreatywny zawodnik, który potrafi, że on niczego coś zrobi, ale sam on musi stawiać sobie poprzeczkę. Ja muszę wam powiedzieć, że Zbigniew Boniek napisał takiego tweeta, że są takie mecze, które muszą wygrać, wygrywają zawodnicy, a nie trenerzy. Że to jest taki mecz i zaadresował go do liderów Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Piotra Zielińskiego. Nie, Roberta Lewandowskiego. Tak. Ja bym dołączył jeszcze Piotra Zielińskiego, bo ja oczekuję właśnie w takim meczu, który niespodziewanie stał się tak kluczowy dla nas, trudny wyjazdowy mecz na bardzo trudnym terenie. Ja tu oczekuję od Ziela, no lider, ale żeby był też jednym z liderów. Co pan prezes odebrał? Cały kręgosłup. Tak. Od Glika, Krajowiaka i Lewandowskiego, ale on minęło jeszcze, powiem, i Zieliński. Zieliński ma wszystkie możliwości być liderem.
liderem na boisko. No oprócz charakteru, tak? Niestety ewakuujemy ten temat i to już się nie zmieni. Ja mam wrażenie, że Piotr właśnie... Zieliński jest z tego powodu najbardziej frustrującym polskich kibiców piłkarzem. Dlatego, bo wszyscy no, chcieliby go popchnąć, chcieli mu czasami... dodać tego charakteru, no... ale wiedzą, że to się nie zmieni. No, trzeba go zaakceptować takim, ale jakim jest. Ale u Napoli gra coś innego. Tak, ale w Napoli jest no, jednak w innym otoczeniu. Tam te jego niedostatki, powiedzmy, charakterologiczne są niwelowane poprzez to, jacy piłkarze grają obok, jaki był jeszcze do niedawna trener, czyli ten generał Gattuso. No i to wszystko się jakoś dało łatwiej ukryć niż w Polsce, kiedy jest zawsze wystawiany do pierwszego szeregu, zwłaszcza wtedy, kiedy nie idzie. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie idzie, to ma się do niego największe pretensje. Dlatego to on musi ten śrubko kręcić. I charakter, nikt nie urodzi z charaktera. Z charakterem wykształcić cały czas. Wykształcić każdym dniem, każdym godzinę, coś nas zdarzy, to wykształcić charakter. Tam czasami ty stawię taki szlaban, barier, od ciebie zależy teraz, czy chcesz skoczyć, czy chcesz wracać, ale ten szlaban zawsze będę tam. I wtedy wykształcić ten charakter. Mi zawsze rozmawiam o charakter. Ja nie urodzony z charakterem. Niewinne dziecko, grzeczny, ale życie mi nauczyło, że musi zmienić. Musi dojść do tego, co chce. Trzeba mieć cel w życiu, nie tylko żyć sobie, tak jak powiedziałam, dwa uniknione, urodzenie i śmierć. Ale od A, o B zależy od nas, co robimy z tym życiem. Jak mówi Mark Twain, dwa dni są najważniejsze u naszych życia. Pierwszy, który urodzisz i drugi, który rozumiesz, po co urodzisz. Filozoficznie nam się robi. Ja jeszcze chciałem zapytać o te wątki włoskie ciebie, Tomku, i pana trenera polskie, bo cały czas nie wiemy, jak to rozwiąże trener Paulo Sousa, ale czy uważacie, że swoimi występami w tym sezonie Paweł Dawidowicz zasługuje już na to, żeby być w żelaznej takiej trójce, skoro gramy trójką środkowych obrońców obok Glika i Bednarka? A i co z Bartkiem Bereszyńskim? Bo nawet na naszej grafice widzieliśmy, że on jest tym półprawym środkowym obrońcą. U Paulo Sousy. Czy Paulo Sousa mu kolejny nie jest to selekcjoner, który mu robi krzywdę, a raczej nie wykorzystuje jego potencjału, bo Jerzy Brzęczek stawiał go na lewej flance, a nie gra tego, co gra po prostu w klubach. I jak ten sezon, powiedz, sprawił, że znów zbiera lepsze recenzje? No, Sampdoria raczej no, inaczej trochę gra niż reprezentacja Polski. No, teraz przestawiła się na czwórkę i tam Bereszyński jest tym prawym obrońcą, czyli no, gra tak typowo. No, myślę, że z takim dylematem tkwimy i z takim nas chyba Paulo Sousa zostawi. Czy Bereszyński lepiej jako jeden z trójki środkowej, czy puścić go jako wahadłowego i mieć tą prawą stronę bardziej zabezpieczoną. I tak podpowiada logika na ten mecz, czyli Bereszyński wyżej, natomiast Dawidowicz, który zbiera w Serie A bardzo dobre recenzje i rzeczywiście trzyma wysoki poziom od początku sezonu, że to jest ten wariant bezpieczniejszy, kiedy masz to lewe skrzydło takie bardziej niepewne, czy tam zagra właśnie Frankowski, czy Pucha, czyli piłkarze, którzy gorzej sobie radzą w takich, wywiązując się z zadań defensywnych. No tylko, że Paulo Sousa, no też mam wrażenie, że jest takim trenerem, który lubi zaskakiwać i lubi ryzyko. Czyli nie zdziwię się, naprawdę nie zdziwię się, jeśli zagra Bereszyński i Jóźwiak. Tak. Myślę, że dzisiaj Paulo Sousa będę chciał zaskoczyć. Z czym? Będę chciał zaczynać jakby 4-4-2 z Żelińskim, jakby lewi pomocnikom, które będę wyjść do środka. I można Bereszyński wtedy i Bednarek, to znaczy Dawidowicz, Glik i Bednarek będę stworzył takie linie trzy obrońca. Wtedy idzie jakby 3-4-1-2. A Bereszyński? Wróćcie. Bereszyński będę na lewej. A na lewej, tak? Na lewej, ale które idzie jak wahadłowie. No to byłaby to rewolucja, powiem szczerze. Możemy. Jestem ciekawy, różne to widzimy, jak może być to tak, ale myślę, że Dawidowicz, Bednarek czy Klik będą stworzyli ten obronę na trzy, ale pierwsze ustawienie jakby powiemy, że ten Piotr Zieliński zaczyna jakby czasami u Napoli jakby na lewi. Pomocnie, ale które dochodzi. Ale trener nie mówi tego, jak życzyłby sobie Albańczyk, tak? Proszę? Nie. Myślę, że jak troszeczkę Sousę, powiem,
Lubię zaskakiwać Sosa i może by to takie zaskoczenie. Mam nadzieję, że już nas ogląda i coś będę zmyślał lepiej tego, ale uważam, że będę mu ciekawy, ale uważam, że to może być też. Ja, tak jak powiedzieliśmy, że Sosa lubię zaskakiwać z takim wyborem, który robi, tak jak ostatni mecz przed Albanią, że stawił na buksę na przykład. I to wszystko było trochę miło. Czy Frankowski było tuż jakby za dwunapastniku, tak? Frankowski na początku bio jakby zaczynał na lewi, ale op, wszedł do środka. Cały czas, żeby tego... Ale myślę, mimo że... wszystko bardzo bym się zdziwił, gdybym zobaczył dzisiaj Bereszyńskiego w roli te znów takiego odwróconego prawonożnego zawodnika na lewej stronie. Myślę, że chyba jednak... Mam nadzieję, że nie mam racji, ale... Dobrze, nie. A widzowie pytają, jak zagra Albania. Michał Nowak tutaj dorzuca, że nie tylko Jim City, ale i Dziasula, tak go się czyta, i Cikaleś nie zagrają przez pozytywny wynik testów na COVID-19. Do tego wypadli Abrashi, Jim City, to wspomnieliśmy, Laci, a Albania poważnie osłabiona. Czy to jest rzeczywiście... Dziasula, nie wiem, nie miałem informacji, że jest z COVID-em. Tak, bo było Cikaleś, że z COVID-em. Tak? Cikaleś na pewno wczoraj jest informacja oficjalna, ale Dziasula nie powiedzieli, że cała reszta jest zdrowa. Jakby było jeszcze Dziasula, to by było już naprawdę wielki cios za reprezentacja Albanii. Wiemy, to jest mała reprezentacja, nie ma takiej zawodnicy, która by zastąpała czy Dziasulę, czy Cikaleś jednocześnie wszyscy tak i na taki ważny mecz jak z Polską dzisiejszej. Naprawdę to by była ogromna strata za tę reprezentację. A wspominaliśmy o buksie. Uważacie, że są tacy, co mówią, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kto zagra obok Roberta Lewandowskiego, czy to będzie Adam Buksa, czy Karol Świderski. No, Krzysztof Piątek z racji tego, że dopiero wyleczył kontuzję, pewnie jako wchodzący, jako joker. Czy uważacie, że skoro Buksa tak dobrze wypadł w tym pierwszym meczu z Albanią, powinien zaczynać? Z drugiej strony Świderski wygląda na takiego żelaznego zawodnika Sousy, ulubionego, który chyba zagrał u niego w największej liczbie meczów ze wszystkich zawodników. No liczby tak, liczby to pokazują, ale wydaje mi się, że też te mecze, które mamy w pamięci po Euro, kiedy właśnie wskoczył Adam Buksa, że dobrze się czuje w jego towarzystwie Robert Lewandowski, kiedy ten Buksa może być takim falochronem, jakby być tym pierwszym zawodnikiem, który rzuca się na tych twardych albańskich obrońców. No i Robert Lewandowski ma troszkę więcej swobody, więcej możliwości i jakoś ten wariant mnie przekonywał, chociaż w każdym meczu jestem pozytywnie zaskakiwany przez Świderskiego. Nawet w tym meczu przecież z Albanią miał asystę przy tym czwartym golu Linetego i czy gra 15-20, czy gra od początku, zawsze coś tej reprezentacji wnosi. I jeśli gdzieś tam w kontekście San Marino też mówimy o jakichś dużych plusach, to pewnie największy trzeba postawić, tak jak po pierwszym meczu przy Buksie i przy Szymańskim, to przy tym rewanżowym, właśnie przy Świderskim. No tylko brakowało, żeby wpadł jego gol ten piętą, no to już byłoby w ogóle znakomicie. Ale no ja trzymam się tej opcji, że Buksa Lewandowski. Ja uważam, że tutaj nie chodzi o tego, kto jest ulubieńcy Sosy, ale myślę, że Sosa wie, jaka jest cena tego meczu i będę starał swoim filozofię, jak zaskoczyć Albanię, będę lepszym, jak najlepszym wyborem. To nie będę patrzył, czy Świderski tego, czy znalezienie narzędzia odpowiednie, żeby stawiać czoło dzisiaj po prostu reprezentacji Albanii i być wynik pozytywny za Polskę, tak? A czy w Albanii się odnotowano to, że Robert Lewandowski nie strzelił gola od 3 meczów, a w tym San Marino, no nie można powiedzieć, wynik absolutnie się zgadza oczywiście, ale widzieliście, że Robert Lewandowski wręcz wrócił jak za czasów Jerzego Brzęczka do rozkładania rąk i widać było po nim tą frustrację, że mu nie idzie, że chciałby trochę innej gry od kolegów i ciążył mu ten brak bramek wyraźnie. Czy wiążecie z tym jakieś nadzieje, że może to jest jakiś gorszy moment? Może jest mały, gorszy moment albo tego, ale uważam, że powinniśmy cieszyć mieć takie zawodniki jak Lewandowski. Ja uważam, że nie tylko kluby, bo wszyscy reprezentacje, cały świat by chcieli mieć takie napastniki i musimy cieszyć z tym, że żyjemy w czasach Lewandowskich. Tak? Ja uważam, że taki zawodnik naprawdę rośnie raz na 100 lat. Tak? Jego determinacja, jego to, co wyprawia, to, co wykonuje na boisku, to wszystkie rekordy, to wszystko to jest naprawdę Lewandowski. Jest teraz najlepszy napastnik na świecie, trzeba przyznać, ale czasami trzeba robić inne pytanie.
czy on dostaje odpowiednie narzędzia, żeby coś fajnego malować? No, to ostatnio jest nie było tak źle. No, ostatnio tego, było lepiej. Mówię, można ma tego mały nazywany kryzys tego, że ci rękami ma Ania. Można jego ambicja czasami jest za... przeskoczy jego tego... Nawet w takim meczu jak San Marino. Musimy powolutku kończyć, bo nas czas antenowy się kończy. Tylko na koniec proszę was obu o typy, o przewidywanie. Jak ten mecz może wyglądać, jak się skończy? Czyli może konkretnie, tak? Tak. Czyli konkretnie. No, postawię optymistycznie oczywiście, no bo trudno, żeby było inaczej. 2-0 dla Polski. Myślę, że rzeczywiście grając, nie tracąc gola w tym spotkaniu, no to będzie już więcej niż połowa sukcesu, a z przodu zawsze mamy na kogo liczyć, żeby te gole strzelił, czyli 2-0. Trenerze? Jestem w złej sytuacji. Wiem. Nie, po prostu na trener. Nie, chodzi, teraz jest dwóch stron, jak kibic i jak trener. A myślę, że liczę, żeby był remis. Żeby każdy, powiem, reprezentacja będę miał jeszcze dwa mecz i potem chce każdy stawia czoło tego nazywane wyzwanie potem. Żeby fair by było, żeby nie było. Uważam, że z tym problemem, co Albania też ma dzień dzisiejszy, remis za Albanię to by będzie sukces, mały sukces. Trzeba przyznać. Przy tych osłabieniach. Nie kryjem tego, że wolałem, żeby. Dlatego powiedziałem, to nie chodzi tylko w sprawie sportowo tego, ale Albania nigdy nie odebrała udział na mistrzostwach świata. Fajne by było, żeby próbować. Nie to możemy powiedzieć, tak? Nie możemy powiedzieć, że tego, że wam życzymy, no bo to by znaczyło, że turniej bez reprezentacji Polski. Umiarkowany optymizm, czyli nie wierzę w zachowanie czystego konta, ale wierzę, że mamy kim strzelać i 2-1 dla Polski. Bardzo dziękuję. To był mecz dnia. Moimi gośćmi byli trener NKLA Dobi z Lubina oraz Tomasz Lipiński, komentator Kanału Plus, dziennikarz piłki nożnej. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.